Siema świrki, po raz kurwa setny, znowu wchodzę sobie na turniej rano następnego dnia, gdzie jeszcze wczoraj wieczorem grałem i widzę zrajdowaną bazę oczywiście, także no chłopacy weszli ze ścianą z tyłu i tam potem się przebijali wszystkimi drzwiami, bla bla bla. Trzeba żyć dalej, trzeba grać dalej, szkoda, że poszło trochę dużo tych itemów z rajdów poprzednich i tak dalej, no ale co, tak w sumie to tak naprawdę było, nie? Chłopy się tu obok strzelają. A jak typa zajdę. Minus jeden. Minus dwa. Uratowałem chłopa, mówił, że mu kampią pod bazą, to przyszedłem i mu pomogłem. Niech se pozbiera itemki. Zobaczcie, jaki miły jestem. Kurwa, biję się z tym jakimś wielkim zombie jebanym, palącym. W końcu go zabiłem. I teraz mi jeszcze powiedzcie, że może dropu nie ma. Patrzcie, jak się skrada chłop. No niestety. Ale trzeba się go pozbyć. Tu się chyba jakaś grubsza action szykuje. Chociaż nie wydaje mi się. A nie, jednak są jakieś dymy. Dobra. Popół strzelony. Idziemy sobie lucik zebrać. Miło szybko. Tu chyba masny loot będzie, co? Oj tak, masny, maśniutki. No powiem wam, że masny loot, jak naprawdę po strzelaniu się z jedną osobą, no to maśniutko, bo dużo granatów, dużo explo. Padł jeden mapy strike i dwa kałachy, no super, podoba mi się i dosyć sporo ammo, także na propsie. Bardzo to doceniam. Jest kurwa 7 rano, a ja sobie wstałem dzisiaj bardzo wcześnie i mówię, oj sobie wejdę na internet sobie po farmie chyba. Zasnę zaraz chyba naprawdę. Napierdala do mnie typ z górki na zmianę. Raz z Timberwolfa, raz z Maple Strike'a. No wychyl kurwa ten łeb. Dobra, chłopa totalnie odplayuje w tym momencie. Nie wiem w ogóle co się dzieje i że ja z tej strony idę. Hop, co już... Pierdolce zaraz dostanę. Czas najwyższy. Chłopa pojebało chyba. Odzyskaj swoje itemy z rajdu. Nie mam pojęcia, dlaczego chłop to zrobił. Dla tych, co nie wiedzą, chłop zrajdował mnie jakiś tam czas temu, wrzucił sobie film na ET, teraz po prostu wybiegł z tymi wszystkimi itemami na mnie, zginął, więc napisał, że brawo, odzyskaj swoje itemy. Nie wiem, dlaczego tak to zrobił, ale... Dzięki! Tu mnie jakiś chłop z pompą próbuje odstrzelić. Dobra. Łukasz Blacha, kurwa! Co jest z tym zombie? Dobra, zobaczmy, co tam chłop miał. O, miał dwie pompy. Se wezmę, bo nie mam żadnych w sumie, a tak poza tym to nic nie miał, trochę skrapu miał, to tyle co to przygarnę, nie? W drodze do kolejnego rajdu, jesteśmy na tym etapie, 9 cek na chwilę obecną. Explo mi brakuje, granatów trochę mam jeszcze. Co mnie najbardziej w ogóle cieszy to że pozabijałem dużo ludzi, którzy mieli pełno kleju i naprawdę nie muszę latać za tym gównem i tego szukać. Tylko normalnie, spory zapasik, także na propsie. 8:17 jest, idę farmić dalej. No i tak nie mam co robić. 3 tygodnie wolnego. Trzeba grać. Kurwa, nie można spać. Yo. Się tabuję, wchodzę se na neta coś sprawdzić. A nagle patrzę na drugi monitor. Tak, o tu se tak se stoję, nie? Tak z bronią, nie? Nagle se patrzę, chłop mi z pompą wchodzi na wieżę, nie? I ja mówię, o kurwa, 2 metry, to przecież już nie żyje, nie? Tu zacząłem jakieś tańce, hulańce, odkakać w tej z powrotem, no i go zabiłem. I to chyba ten sam ziomek, co był wcześniej z pompą. On chyba robi tylko taki trip, że więzienie, pompa i... Cyk, sprintem na militarę kogo zabić, ale no niestety again nie wyszło. Wezmę sobie od niego pompę, bo na 100% to nawet nie będę musiał tracić czasu na ulepszanie. Patrzcie, ale gang znalazłem hopów. Drugi dead. Prawie by mnie chłop zabił. Patrzą się na niego, to jakiś gość deadnął. Dobra. Sorry chłopaki. Kill Counter sam się nie nabije. Dobra, dzisiaj jest dzień prankowania. Tak sobie siedziałem w barze i się nudziłem. I przypomniał mi się mój stary film z tym baitowaniem na skrzynkę i mówię, kurde, zrobiłbym sobie coś takiego, bo żebym na kogoś się doczekał, wiecie.
fajnej temki złowił, czekając na chłopa i no co tylko czali się na skrzynię, a ja sobie temy zgarnę. Ale pomyślałem sobie, że tym razem trzeba zrobić jakiś bajcik o wiele lepiej. I wymyśliłem sobie bajcik z ceką i z podsadzeniem samochodu. Sprawdziłem sobie damage na necie. HP samochodu i damage cek i no niestety trzeba aż zmarnować DTV na to. Naprawdę. Jedna może nie rozwalić całego samochodu. Co prawda gracza powinno to zabić, ale ja nie jestem pewny. Już lepiej dać dwie niż żeby miało nie wyjść, nie? Ha! Udało się. Tylko dlaczego to był jakiś losowy ziomek? Ale się udało. No, tylko że ten chłop nawet itemów nie miał. Kurwa, zmarnowałem dwie ceki, żeby chłopa wysadzić, no. Dobra, jeszcze chłopa ustrzeliłem. Dobra, to rekompensata za to. O Boże, też nic nie miał. Tu jakichś chłopów wyczaiłem. Nie wiem, gdzie dokładnie siedzą, ale chciałbym ich znaleźć. O, są blisko. No i mam. Kurwa, oni znowu nic nie mieli. Tych dressingów to ja na całe życie nazbieram, ale pickaxe chociaż był. Pickaxe żygam nimi, a zwykle mi ich brakowało w życiu i to jest w sumie śmieszna sytuacja. Słyszysz jakieś grube dymy na militarce? Dobra. Ubity chłop został. Oh yeah. Jeszcze jeden chłop gdzieś tu jest. Kurwa. Dobra, też ubity. Trzeci, o kurwa. Tego to już nawet ja się nie spodziewałem. Kurwa, naprawdę, tego już nawet ja się nie spodziewałem, nie? Bo wiecie, można wierzyć w swoje możliwości, ale to, że se wejdę i że se chłop, trzech chłopa wypierdolę, tak od buta, się tego nie spodziewałem, nie? Dawać mi itemy. Kurwa, ale jackpocik, oho. Uff. Panie, dawaj to. Wszystko w dramach, skrapu, pełno. No nie gadaj, że jeszcze tu full set leży. Jak ja mam to niby zabrać? 16 tu jest, 30 na 30. Czy któryś z tych map strajków jest pusty? To wymienimy. Tu jeszcze granat trzeba wziąć. Kurwa! Nie! Dobra, będę próbował jeszcze coś odbić z tego. I się schomuję, ale nie wiem. Wziąłem tylko map strajka nawet z dramem. Tylko to 53 ammo, mam więcej, nie? Liczę na łódź szczęścia. Liczę, że po prostu wchodzę i typa wystrzelam. To już było najgorsze, co mógł zrobić chłop z pompą se przybieki. No, tak jak myślałem, wszystko zawinięte. Mogłem tyle itemów mieć ogarnięte, a wyszło z tego jedno wielkie gówno i zostaje mi tylko zebrać niedobitki i stąd iść. O, co? Co? Dobra, żartowałem z tymi niedobitkami i po prostu jakiś inny chłop to wszystko zebrał. Dobra, nie wiem, mam to co miałem, odzyskałem trochę lootu, spadam stąd po prostu, chciałbym chociaż cokolwiek sobie zachować po tym pięknym PvP, bo to chyba moja życiowa była, bo jeszcze tylu chłopa to nie ustrzeliłem w życiu. W sensie mam na myśli takich, jakbyście to wypowiedzieli, nie nobów, nie? I nie bambików, bo piszecie w komentarzach, że hejre, tu tylko bambików zabijasz, pozdro. Dobra, świry, tak jak obiecałem, losujemy 5 osób, które dostanie po 10 tysięcy punktów z komentarzy z poprzedniego filmu. Klikamy pierwszy raz, kto to będzie? Torek 335, siema, klikamy drugą osobę, to będzie Ogi TV, super. Trzecia osoba to ja, ale to się nie liczy, więc idziemy dalej. Trzecia osoba to Sulpicjusz Mruk, czwarta osoba to Dominik Dzik i piąta osoba to Filip Wednarek. Filip Bednarek, prawie jak Kamil Bednarek, haha. Dobra, świry, dajcie mi w komentarzach, napiszę do was na YouTubie, podajcie mi, jeżeli to oglądacie ten film, to możecie sami zrobić od razu swoje niki na forum, albo swoje linki do Steam, albo mnie zaproście na Steamie, cokolwiek, ale fajnie by było, jakbyście mi odpisali na YouTubie, bo wtedy mam 100% pewność, że to wy pozdro.